Elektryzujące rozważania roślinożercy. Jakiś czas temu na zaproszenie IWI Klub Polska miałem przyjemność wziąć udział w prezentacji całkowicie elektrycznego, zupełnie nowego BMW iX. Mimo iż nie odbywały się jazdy próbne, samochód ten zrobił na mnie fantastyczne wrażenie. Przedpremierowy pokaz zaczął się od imponującego intro, po czym w kilkanaście minut prowadzący przedstawili najnowszy BMW iX. Omówiono szereg detali i rozwiązań stosowanych w tym aucie. Po kilkunastu minutach mogliśmy podejść i samodzielnie podotykać, pofotografować, po prostu zobaczyć samochód z bliska. Niemożliwość otwarcia maski i zajrzenia, co jest pod nią, przyznam szczerze, było dość zaskakujące. Takie rozwiązanie musi wzbudzać ciekawość, prawda? Niejako na osłodę dostajemy tutaj wlew płynu do spryskiwacza pod klapką z logo BMW. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. W każdym razie ja się nigdy wcześniej z takim rozwiązaniem nie zetknąłem. Jak na SUV-a przystało, koła mają dość duży rozmiar, 21 cali. Prezentowany egzemplarz to wersja 40, czyli z baterią 71 kWh. Przyznam, że nie wiem, dlaczego wersja z baterią o pojemności 71 kWh ma oznaczenie handlowe 40, a wersja z baterią 105 kWh ma to oznaczenie o wartości 50. Czy pod znaczkiem BMW na tylnej klapie kryje się kamera, czy może jakieś inne urządzenie? Tego nie udało mi się sprawdzić. Za to klamki wyglądają na zupełnie funkcjonalne i kilkukrotne korzystanie z nich przy otwieraniu drzwi nie sprawiało jakichkolwiek problemów. BMW iX jest wyposażone w złącze typu 2 oraz CCS, bez którego dalsze podróże byłyby obciążone gigantyczną stratą czasu na kolejne ładowania. Miejsce na kable i ładowarkę mobilną zaprojektowano pod podłogą bagażnika. Takie rozwiązanie utrudnia dostęp do kabli w przypadku przewożenia większego ładunku. Wewnątrz rzuca się w oczy ogromny panoramiczny monitor o przekątnej 27 cali. Całość wraz z kontrolerem na podłokietniku sprawia bardzo futurystyczne wrażenie. Panoramiczny ekran z pewnością będzie mógł być wykorzystywany do oglądania filmów podczas ładowania. Wnętrze samochodu jest zdecydowanie luksusowe. Niektóre przyciski są wykonane ze specjalnego kryształu, a pozostałe elementy są wykonane z materiałów wysokiej jakości. Jak na rasowego elektryka przystało, brak jest tunelu środkowego, dzięki czemu znalazło się miejsce na dodatkową półkę wraz z dwoma cupholderami. Ponieważ przyzwyczajenie to druga natura człowieka, dłuższą chwilę zajęło mi znalezienie właściwego przycisku do otwierania gloveboxu. Tu na szczęście odbywa się to mechanicznie i pasażer może samodzielnie decydować o tym, czy otwiera schowek, żeby z niego coś wyjąć, nie absorbując tym samym kierowcy. Selektor kierunku jazdy umożliwia wybór dwóch poziomów rekuperacji energii, co osobiście uważam za niepotrzebne. Otwieranie drzwi od wewnątrz odbywa się przyciskiem znajdującym się na pochwycie. Pasażerowie podróżujący z tyłu nie powinni narzekać na brak miejsca. Wygląda także na to, że mogą samodzielnie decydować o temperaturze w tej części samochodu. Ciekawie wygląda także nawiew powietrza umieszczony w podłodze. A tak na gorąco podsumowałem moje wrażenia z całej prezentacji. Najwytrwalszy nasz klubowicz Marcin został jeszcze tutaj, ogląda wszelkie detale BMW iX. Marcin, powiedz dwa słowa może, jak ci się ogólnie podoba. No to najnowsze BMW. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle byłem na takiej prezentacji i sam fakt, że pierwszy raz coś takiego oglądam, bardzo mi się podoba. Auto jest naprawdę, sprawia bardzo dobre wrażenie. Wydaje się, że jest bardzo dobrze zaprojektowane, przemyślane. Są różne zaskakujące rozwiązania, których przyznam szczerze się nie spodziewałem. Przykład? No na przykład właśnie to, że można aktualizację oprogramowania najpierw wsiąść do telefonu, a następnie jak już mamy w telefonie, możemy ją przekazać, załadować do samochodu, na przykład z tego co zrozumiałem przez Bluetooth. I widać, że to jest taki drobiazg, który jest pomyślany pod kątem tych ludzi, którzy na przykład mają właśnie brak zasięgu w miejscu, gdzie najczęściej samochód zostawiają i wtedy to ta aktualizacja byłaby utrudniona. Poza tym bardzo ciekawy jest ten ekran, taki kinowy i te zapowiedzi, że również będą różne ciekawe wykorzystania dla tego ekranu, też tak są ciekawe. Natomiast muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że nie można maski przedniej podnieść. No to tak. To jest ciekawe. No tutaj to mamy takie ciekawe, fajne. Bardzo. Tutaj mamy takie fajne coś, to mi się też bardzo podoba, że to jest wlew płynu do spryskiwania. Natomiast no, trzeba by się zainteresować dlaczego. Co tam jest pod tą maską? Od razu się budzi taka chęć dowiedzenia się. Co tam jest pod tą maską? Nie? Wydaje się, że w środku jest bardzo dużo miejsca. Również tutaj Przemek powiedział, że auto nie waży więcej niż 2,5 tony, więc nie będzie ograniczeń
w korzystaniu w mieście. Czyli ogólnie na plus z tego, tak co jest, słyszę. Warto było przyjechać, warto było zobaczyć. No i mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś tym przejechać. Pytanie, czy w momencie, kiedy pojedziemy nim w dalszą podróż, zapowiedzi przedstawicieli marki potwierdzą się. Szybko policzyłem, że zakładane zużycie prądu, czyli około 19 kWh na 100 km, dla auta o tej masie wydaje się być nieco zbyt optymistyczne. Liczę, że za jakiś czas będę miał okazję wypróbować ten samochód na trasie. Na koniec powiem tylko, że mam wrażenie, iż Tesli X doszedł właśnie bardzo groźny konkurent. Serdecznie dziękuję Łukaszowi Lewandowskiemu i EV Club Polska za zaproszenie. Chętnie wezmę udział w kolejnych tego typu imprezach.